Otrzymano 1 punkt, patrzcie. Doszedłem tutaj już. Bo normalnie tu powinniśmy gdzieś grać, a ja stąd poszedłem, bo ja tu nie chcę być. A to pewnie tu miałem iść do tych, wiecie, i zdobyć swojego ptaka. A ja zamiast zdobyć ptaka, to idę tutaj. Krąg przędzarzy, to my jesteśmy... I tu idę i nie wiem dokąd jeszcze. Ale... jest super. O, na przykład ten dzwonopęd, nie byłem tu na tym dzwonopędzie, ale nie wiem, czy się tam w ogóle mogę dostać. Olewam to. W dobrą stronę idę, w dobrą. Tu się coś podświetliło. Nie wiem, co to jest na przykład, co to jest. Coś się podświetla, nie? Idę se. O, te się będą chować. Siup, 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 siup. Super to jest. Zmysł wiedźmiński. No, ale ta roślinność to im się udała, powiem wam, w tej gierce. Tak fajnie wygląda. O! Muza. Uuu. No i koniec patrolu. A ciała gdzie zniknęły? Aha, są tutaj. Nie, nie są. Co to jest? Aha, że tu w górę. Dobrze idę. Dobrze, coś tam jest, ale to pewnie u góry, kurde. O kurde! Gdzie to polazło? Dobra, muszę uciekać. Łup, łup. A co, nie zmieniłem nazwy gry? Dobra, tam. Idźcie się poskarżcie do Twitcha. Dobrze, oni tylko tym. Tylko, że to nami się zajmują teraz. I jaką jaskinię znalazłem. O, to pewnie tu w jaskini jest. O, drzewo bananowcowe. Trwale zwiększono zdrowie. Co wy na to? Co to są? O, to jest jakiś rzadki grzyb. Kurde, coś za dużo rwałem go i nie wyszło. Grzyb szałujowy. Teraz idealnie, tylko że nie jest w nocy zrywany i mi się to nie podoba. No dobra, ale zwiększyliśmy sobie zdrowie, ale szkoda, że nie wiem ile mam zdrowia, więc jakby... Jest to gdzieś napisane? Postać, nie ma nigdzie napisane ile mam zdrowia. Szczerze powiedziawszy, to tak trochę średnio mi to cokolwiek daje. Zobaczmy, czyli byliśmy tu. O, a nie, to jest kropka, którą ja zaznaczyłem, że tu chcę iść, bo tu jest koniec mapy. Chcę tam dojść. O ja, kłebo, to tak się da zmieniać? Mody się da w ten sposób zmieniać? Muszę dużo patyków narwać, bo będziemy musieli podbić ten... wioskę ludzi. Tu są jakieś świnie. One są chyba pokojowo nastawione do nas. A nawet się boją. Dobra, i teraz patrzcie tu. Tu jest droga jedna. A tu jest droga druga. Możemy iść tą. Tu są w ogóle te koniki, co ja pamiętam, że oni na nich jeździli, ale... O! Tak, to ja jestem. No przecież jestem tu. Welcome. You seem curious. A great quality. And then the Thanator leapt at us from the branches above. Dobra, mam bajdurzą. Tego konia bym chciał, tylko nie wiem jak to zrobić. Pewnie trzeba mieć jakiś questa zrobić na jeżdżenie na koniu. Hop, hop. O, jadę! Udało się! Iła! Uhu! No i koniec, uciekł. Najgorzej. Hello, hello, co tam zbierasz, grzyba? Rozmowa. Będzie misja. Totem Sarentu. Ale gdzie on jest? O Jezu, tu. Dobra, no ale to daleko jest. To tam chyba nie dojdę, ale super misja. Siup. O nie, tam coś jest. U góry. Muszę teraz wejść z powrotem. Tu coś jest, ale jak tam wleść? O fuck. No właśnie, no i nie mam tego swojego ptaka i koniec, i nie ma jak tam dotrzeć. Można w tej grze grać ludźmi, tępić tych niebieskich małp? Nie, właśnie nie uda się. Może zrobią DLC. Że jesteście potentatem wydobywczym i musicie wytępić wszystkie małpy. O, a te kwiatki powodują, że się szybciej biega. Nie należy się ich bać. O, skażony teren. Myślałem, że to jakieś trujące na początku są kwiatki, ale... No dobra, to gdzie jest ten... Tu gdzieś. A, tu jest jakiś... I found some tech set up in the wild, but it doesn't look RDA. Oh, that must be one of our old data collecting stations. An electrical storm shut down the whole network, and the RDA was already all over the region, so we had to hold off on the reboot. Could you turn on the terminal at that station? That should set the collectors into standby mode. Your SID will pick up their signal. Follow it and activate the collectors one by one, and just like that, we'll have our regional data again. Okay, sounds easy enough. I'll try. You should have zero trouble. SID is designed for tasks just like this. If you see more of these stations, please reboot them as well. Nie do końca kumam, jak ten SID działa. On tu jakiś kabel mi powinien pokazać, ale on tak średnio. O! No i co? Chyba, że te bikony to jest to coś tutaj na górze. I to trzeba jeszcze jakoś uruchomić. Kurde, nie wiem, może na mapie coś? Ktoś widział, jak to się robi? Nie wiem, czy to prawym, czy lewym się klika. Tu musi coś być w okolicy, tylko czekajcie, bo jak to jest tak szeroko, to nic nie ma. A jak jest blisko, to coś jest. O, tu coś jest. A. Mądre. It really does. But Alex, don't you have like the coordinates of these stations so I won't have to look for them? No właśnie. Aha. Słyszeliście, co powiedział? Ona się pyta, czy on nie ma gdzieś koordynatów tych wszystkich stacji, żeby po prostu on jej powiedział, gdzie ma ich szukać. A ten mówi, że aha, no miałem, ale gdzieś je zgubiłem. Brzmi idiotycznie. No, chyba się sami deweloperzy zaśmiali z tego, że małpą muszę szukać takich rzeczy. To śmieszne jakby co było, to co właśnie powiedziałem. Możecie się teraz śmiać. Uff. Czekaj, bo ja tu chciałem. Dobra, idziemy. Dobra, i tu jest skażenie, co oznacza tylko jedno. Walkę. Walkę z Sarentu na śmierć i życie. Tak wygląda Polska w zimę. Hmm. Co to jest? O Jezu, to jest liść. Myślałem, że taki żuk stoi z kolcami. A gdzie ta siedziba tego całego skażenia? Jest tam u góry? Nie. A może? Czekajcie, jak to wygląda. A nie, tu po lewo. Tu gdzieś kopią. O, jest. It's really messy. Hope you brought boots, but let me look at the plans. I bet you can get to the cables on the drill arms pretty easily. To jest misja tajna. Te dwa mechy tylko są. Muszę zrobić. No i tam z drugiej strony muszę jeszcze sabotować i powinno się zepsuć. Dobra, teraz do góry. Co, zniknęli? O, zniknęli. Bez zabijania. Myślałem, że zaczną walczyć na sam koniec. Patrzcie. I tak właśnie by wyglądał Śląsk, gdyby Dawidek po prostu segregował śmieci tam na Tauzenie, czy gdzie on tam mieszka. Nie? Tak by było. A teraz musimy zlutować pudła wszystkie, które tu są, w celu bycia bogatym. Czekajcie. Gdzie tu są? Tu było więcej tych pudeł, tu o. Tu są też te, żebym mógł sobie bronie później jakieś lepsze znaleźć. Tu amunicja. No dobra. I super, i odzyskaliśmy to dla Pandory, a tu po prawej jest laboratorium, my do niego pójdziemy sobie. Rybka tu, pyszna rybka. 5 obejrzanych transmisji. Tak wyglądał Śląsk milion lat temu. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie na podstawie. Mi się wydaje, że James Cameron, czy jak mu tam... On przyszedł, na Śląsk przyjechał i wtedy mówi, robimy awatara. Był w muzeum, tam gdzie te wszystkie wielkie, wiecie, kamieliny. Nie wiem, jak ktoś nie jest ze Śląska, to nie wiem, czy wy jesteście świadomi, ale jak górnicy kopią w tej ziemi, to jest ten węgiel, to jest... Bo niektórzy to chyba myślą, że jak, wiecie, jak są takie odbite jakieś robaki, owady, te, jak to się nazywa, no, drzewa, liście i tak dalej, że to jest takie wow, o, niesamowite, ale znaleźliśmy to. Jak oni tam kopią ten węgiel, to tam jest po prostu wszystko tak wygląda, znaczy pełno tego jest, nie? Jakby każdy kawałek węgla to potrafi być... Jakiś liść, wyglądać jak liść. Jak go tam połupiecie, więc jak u nas są te hałdy i sobie idziecie na hałdę, to możecie sobie takich pozbierać na przykład. Jak ktoś ma dziecko, to może sobie iść i znaczy no na hałdę to taką legalną, a nie z dzieckiem to nie polecam iść na jakąś czynną. Już można się zadusić. Ale możecie sobie pozbierać takie właśnie poodbijane różne roślinki i nie. Alex, can you hear me? Loud and clear. Great. Now there's a terminal like this in every field lab. Don't forget to check them as you swing by. Who knows when someone from HQ may have something interesting for you, right? Okay. Awatara w Parku Śląskim. Ja tam w tej legendii. No dobra, odebraliśmy od niego wiadomość. Laboratorium polowe. W laboratorium polowym możemy sobie robić rzeczy. Niestety... Problem polega na tym, że chciałbym zrobić ten łuk i muszę mieć znakomite gałęzie, ale znakomitych gałęzi chyba się nie da zrobić ze zwykłego tego. O. Czekaj, to może być dobre. Nie miałem, może zrobię go. Aha, widzicie. Czyli duża skóra i 15 kora. I będę miał 34, czyli więcej niż mam teraz. Wyposaż. Okej. Okay. O, zajebiście. No i fajnie, że zrobiłem. Czyli widzicie, to nie tylko znaczenie ma to... A czemu to się świeci na fioletowo? Coś jeszcze powinienem zrobić? A widzicie, bo one mają różny damage, a jakbym tak zrobił i... No, tu nie ma. 34, czyli też więcej, a wykonam. I co, będę miał lepszy łuk teraz? Znakomity. I teraz idę w łuki i czekaj, ale nie tak, tylko tak. I mam taki 32. O, a teraz będę... Ty, to rzeczywiście się opłaca robić te rzeczy na nowo. Może i tego zrobię. Poczekajcie, nie? Bym tu podszedł. A tu nie mam tych, bo potrzebuję korzenie na przykład. Nie wiem skąd korzenie wziąć. No ale dobra. No więc zdobyliśmy to. Jeszcze sobie tu przeszukam, czy tu przypadkiem nie ma... A w tych stacjach zawsze żarełko można sobie zrobić. Patrzcie, już mam trochę przepisów. Są takie rzeczy, co nie wiem, na przykład rybę nie wiem z czym zrobić, to na przykład ryba i tłuste mięso zrobię, przyrządzę. I od razu będę wiedział, z czym się rybkę je. Dobre. Ukrycie. Zwiększa skuteczność skradania. No i jemy to i będziemy teraz na 12 minut tak mieli. No i co? I widzę, że tu jest kolejna stacja jakaś, więc byśmy tu poszli. Tu po prostu. A to w ogóle noc teraz jest. Nie wiem skąd, to może te korzenie gdzieś tu są na przykład teraz, nie wiem. Może to jest korzeń, nie? No chyba jednak jest intentional. W ogóle rozbrajał mnie w tym awatarze, jak że ci Na'vi są tacy wielcy i te ich strzały to są wielkości człowieka, nie? Że jak oni kurde strzelają do człowieka, to ta strzała, wiecie, ma 1,5 metra długości. Jest to takie... Robi wrażenie. O, tak bym powiedział. No i że oni są też tacy wytrzymali, nie? Że jakby mają, wiecie, kości jakieś tytanowe. To też jest ciekawostka. Co, świnie mnie będą gonić? No chyba se żartujecie. Ja wam idę uleczyć Ewę, a wy mnie chcecie tutaj atakować. Nawet nie próbujcie. Dobra, muszę tu znaleźć ten kociołek. Nie wiem, czy to nie będzie ta placówka, ale tylko, że to strasznie wielkie jest, to nie wiem, czy mi się to uda. To pewnie będzie rafineria. Już jedną rafinerię robiłem, z pół godziny mi zajęło, jak nie dłużej. Strasznie ciężko rafinerię się robi, aż mi Amos się skończyło. No ale jak nie macie tego zrobionego, to na tym terenie nie możecie zbierać zasobów, czyli najprawdopodobniej na przykład jeśli tu jest jakiś korzeń rzadki potrzebny, dopóki nie wyczyścicie tej rafinerii, to nie będziecie mogli z niego skorzystać. Coś strzelają. No i jest niestety duża szansa, że tam wysokolevelowa jest lokacja i ciężko tam będzie cokolwiek. A widzicie, i na przykład nie mogę życia tutaj zebrać dodatkowego. No, z tego drzewa kokołajcowego, tylko... Tu jeszcze drugie chyba jest gdzieś u góry, co to mi pokazuje. Coś tu mi pokazuje. Nie wiem gdzie. A może dlatego, że szukam patyków, to mi patyki pokazuje. No, ale my musimy iść tam i to wykopać wszystko. It's an extraction site. Oil, I think. There was talk about this. They're liquefying oil pockets with steam injectors and filling them up with wastewater as they go along. muszę je hakować. Tylko jedna rzecz mnie zawsze zastanawia, czy jak ja to teraz bym uruchomił, to czy to się wyłączy. Dobra. Wydaje mi się, że jak ja już je zhakuję pierwszy raz, to one są niewyłączone. Mimo wszystko. I jeszcze je mogę tak jakby wyłączyć całkiem. Chyba, że nie. Nie wiem do końca. Bo nie wiem, czy one mi na przykład... Czemu mnie teraz nie atakują te działka? Mimo, że praktycznie wlazłem im na mordę, nie? Nie do końca kumam tego działania tych działek, no ale... Po prostu je pohakuję i tyle. O kurde, aha, czyli ono jednak mnie widzi, jak przez nie przejdę. Dobra, to zrobimy inaczej, bo jak ostatnio wyłączałem, to problem był taki, że jak jedno wyłączyłem, to mnie drugie zaczęło od razu atakować, tak jakby wykryło, że hak poszedł. I możliwe, że tak jest, że oni to widzą. Nie, nie widzą. Dobra. Trzeba tutaj troszeczkę będzie pokombinować, ale wystarczy te... Siema, Conan. Wystarczy wyłączyć te... Wystarczy je wyłączyć i wszystko powinno być git i nie będę musiał 20 tych zabijać, nie? Jakby... Kto mnie tu zobaczył? Może to działko mnie widziało. Strasznie ciężko się walczy z tymi. Z tymi mechami jest mega trudno walczyć i wolałbym tego po prostu nie robić, bo mi to zajmie pół godziny. A tam jest koleś, to już wiem chyba, kto mnie widział. Nie wiem, co to jest. 100%. Dobra. O, shit. O, fuck. Widział mnie, czy nie? Chyba tak. Niedobrze. Aha, działko, dobra. Kurde. Nie wiem, ciężkie to do zrobienia będzie. Przecież całkiem nieźle mi poszło to pierwsze. Tego mi się trochę nie chce robić. Niestety po prostu problem polega na tym, że jak mnie zauważą, to jest padaka, nie? To jest koniec. Dobra, czyli to są te działka, one mi jednak widzą, mają dobry zasięg po prostu. No i o ile te roboty to tak średnio biją, to te działka biją dość mocno. I mają dobrego cela. Bo te roboty to można olać. One są takie dość powolne, znaczy jak wezmą na cel, to kilka strzałów i nie żyjesz, nie? Ale... Działka są o wiele mocniejsze niż te robociki. Patrzcie, tu wyłączę. Dobra. Tu jest problem, bo tu jest działko, które ja muszę wyeliminować. No, zaraz rozejrzyjmy się, co tu jeszcze jest. Tu. Dobra. Dobra. Czyli tak, to działko by przypadało wyłączyć i myślę, że te dwa też. Dobra. Staramy się je razem wyłączyć i mam nadzieję, że to zadziała. Czyli zachowamy hak na później. Obydwa najpierw sobie przycelujemy tu w nie. I obydwa jednocześnie żeśmy wyłączyli. Dobra. Ogólnie nie wolno macać tych działek. Gdy idzie tu. Chyba, żeby mnie tylko nie zauważył typ. Dobra. Czas stąd uciec. Zbadać teren. I to musimy na drugą stronę iść. Dobra. Wiem chyba jak tam pójdę. Tu jest taki jakby taśma taka była i po tej taśmie się spróbuję dostać, bo ona była całkiem niezła. Tylko czy mnie tamto działko nie zauważy? Kurwa, mam nadzieję, że nie. Bo nie chce mi się 10. raz tego robić. Jakoś muszę na górę wejść, ale jeszcze nie wiem jak. Tam do góry. To jest działko? Fuck, tam jest działko, które patrzy się w naszą stronę. Jak tu wleść? Tu jakbym wskoczył, tu jakoś. To chcę działko wyłączyć. Może z drugiej strony, tylko że tam są te działka też z drugiej strony i to, tego się boję. No albo tędy. Udało się. Idziemy powolutku. Fajna ta giereczka. A wiesz, taki Far Cry, no jak mnie teraz zabiją i mi się zacznie powtarzać gra, to mnie podoba mi się za bardzo. To się zdenerwuje, no ale... Nie wiem, czy one jakoś... Czy one widzą te działka, czy one mają jakieś pole widzenia, czy to jest bardziej takie, wiecie... To jest taki pic na wodę, to ich patrzenie, a tak naprawdę nie wolno im na mordę usiąść, bo wtedy dopiero się wkurzą. Okej. Okay. Ale nikt się tym nie przejął na szczęście. No dobra, co nie zmienia faktu, że musimy teraz stąd wrócić. Tędy. I tam na tym murze trzeba zrobić porządek, bo tam mamy problem. Nie? Więc chodźmy tam. On nic nie czyta, donaty nawet olewa. Gdzie są jakieś donaty? Czy można tutaj w ramach kooperacji międzygatunkowej i tolerancji kopulować przedstawić o autochtonów? Nie wiem, bo my jesteśmy autochtonem, to więc ciężko tutaj jakąś międzyrasowe coś robić, no bo no chyba żebyście się skusili na jakiegoś tego. Shit, tamten chyba na nas patrzy. Sam nie wiem. Czy jakby mnie ten prąd złapał w połowie, to bym miał problem. Mi się wydaje, że to by chyba było niemożliwe, bo oni nie mają chyba siusiaków, wiecie. Nie wiem, czy ktoś to badał. Ale oni się przez te ogonki we włosach, że tak powiem, przytulają, więc to chyba by nie zadziałało. Dobra, wyłączyłem te działka. To z tych, które tu widzę, To już nie zostało żadne chyba. Nie? I co, i koniec? Nie mówcie mi, że całą placówkę 12-levelową przejąłem. Zajebisty jestem. No tak, ale w sumie ludzie, tam ta babka, jak chciała z tą Ełą się połączyć, to też się położyła i jej te receptory do mózgu podpięli jakby. Więc możliwe, że oni potrafią się tym ogonkiem do człowieka też podpiąć, nie wiem. O, patrzcie. A, widzicie, bo jak ostatnio przejąłem bazę i się strzelałem, to mi narzekali, że... No chyba się z nimi za mocno strzelałem, więc była aferka. I chyba nie wszystkie rzeczy zdobyłem, które mógłbym. A tu powiedziała, że nie było ostrzeżenia, wszystko jest tutaj. A tam wtedy, pamiętam, miałem troszeczkę otwarte niektóre skrzynie, tak jakby, wiecie, zabrali z nich rzeczy i uciekli niby. O Jezu, jakie... Czekajcie, bo ja to muszę aż se zmienić, bo teraz mam tak, broń mam... Zamiast 4 damage'u mam broń, którą mam 13. No to chyba grubo. Mam... Spodnie, które mają 59... tego... Zajebiste. To jest jakiś unikat w ogóle. 34 to mamy, 34. Co to jest? Aha, tu mogę coś. Modyfikatorem. Słaby punkt. O. Jakoś, a nie, w sakwie to ten. Umiejętności. Ciągle mam 1. Zajebiście, nie wiedziałem, że taki. No widzicie, jakie ja teraz bonusiki poznajdowałem. No dobra. Ale co mi to daje? Przejąłem tą bazę, no i teraz mogę na przykład do tego drzewa iść, tak? O nie, tu jest jeszcze placówka. W tamtą stronę. Tak? Dobrze mówię? W tamtą? Czekajcie, muszę. Alicja nas odwiedziła. A liść ciepło tu, co? No, a ja muszę w takich warunkach, to jest szkodliwe. Powinienem dostawać, to jest tak gorąco. Bo karta graficzna w tym awatarze daje czadu, że tak powiem. Nie wiem właściwie, ile mam FPS-ów, może... Aha, bo ja tu jestem na latency, teraz to nie będę wiedział. A nie, wiem, będę wiedział 100, mógłbym do 60 ograniczyć i może by się uspokoiła troszeczkę. Się boję, że wtedy low, wiecie, że mi spadną, ten low klatki będą poniżej. Tego nie lubię. No, ale naprawdę temperatura jest Ale wchodzę, puszczę. Ja tu mam wejść. Dotknij. No i mam teraz więcej zdrowia. Tam coś chodzi. Dobra, i tu może go zrobić szybką podróż. I w przeciwnym kierunku niż jestem tam idziemy. Spróbujemy dojść do tej placówki badawczej jeszcze. No właśnie, tylko dalej nie wiem, ile moja postać ma tego życia. Gdzie to jest napisane? Mapa umiejętności. Może tu? O, są, pokaż statystyki. Zdrowie 174 mam. To już może być trochę. Ale patrzcie, łażę po tej mapie, jestem gdzieś już bardzo daleko i te zasoby jakby, wiecie, te rośliny nie są jakieś inne. A z drugiej strony możliwe, że jak pójdę w tam na przykład ten teren taki, bo tu są biomy różne i to jest chyba ten sam biom. O, tu trzeba iść. Na drzewo. Ciekawe, czy są jakieś groźne ryby. Brakuje, wiesz co, tobie się nie wydaje, tylko problem jest taki, że na Twitchu kompresja, wiecie, im tym jest słabsza, im więcej szczegółów jest na ekranie, a ta gra ma bardzo dużo szczegółów, bo tu każde źdźbło trawy widać, więc nie, ono jest bardzo wyraźne, w ogóle nie jest rozmyte u mnie. Ale u was zdecydowanie będzie, bardziej niż inne gry. Ale zupę robią? O, coś dostanę. O kurde, włóknia lwiej czereśni. Iła. O, tam jest baza, widzę ją już. Od 10 lat, no nie no, jeśli, no dokładnie, no przecież jak ja zaczynałem grać na Twitchu, to miał taki sam, no dobra, miał 3,5 megabita, teraz ma 6, ale to i tak jest, wiecie, kartofel. W porównaniu do tego, ile tu, wiecie, no chociaż AV1 by dało radę, przy 6 megabitach to byście wyglądało prawie jakbyście grali u siebie. Czy widać postaci nogi? Tak, jak najbardziej. Siuraka nie widać, bo chyba nie ma w ogóle. Zresztą ja chyba babą gram, to też by było ciężko, żeby miała siusiaka. Kto wie, kto jest ufolutki, to są. Patrzcie, baza. Laboratorium. Musimy uruchomić zasilanie. Gdzie ono jest? Tu. Też? Dobra, skrzynki dostaliśmy. Może sobie w ogóle uzupełnić ammo. Można coś powytwarzać, ale my no chyba wszystko tu jest zaznaczone, że co możemy wytworzyć to możemy, a co nie możemy to nie możemy, więc nic nie zrobimy. To jeszcze do komputera chyba. Nie, on już nie chce ze mną gadać, ten typ. Czy tu jeszcze jakichś skrzynek nie ma? Ale chyba nie. Jedyne co to byśmy mogli coś... O, a tu się da chować rzeczy, bo ja nie mam miejsca w inwentory. Przecież wolałbym, żeby mi po prostu plecak pozwolili zwiększyć. Dobra, i tu mam przepisy i przepisy są na różne rzeczy, na przykład ukrycie. Ten jest na ból brzucha. Ten jest ukrycie na 12 minut. Aha, nie mamy rybki. Owoc, kolco, jagody wyjątkowo. Ból brzucha. No i przyrządź. W trzeciej osobie, że nie można grać? No, tak jest pewnie zrobicie. Wymyślili, że tak będzie bardziej, imersja będzie lepsza. Dobra. Ale powiedział tak, tu trzeba zrobić przerwę i wrócić do naszych głównych questów, bo ja chcę ptaka dostać. Czyli zróbmy sobie przerwę i udajmy się tutaj. Nie, zobaczmy zadania jakie mamy i to są zadania. Spotkaj się z Etu Wątrzanka, Szakich klanu Aron w gnieździe Kinglorów. O, jak w gniazdo Kinglorów, to wiecie co znaczy. To pewnie znaczy, że będziemy mogli Kinglora upolować. I to jest tu. I tu zrobimy szybką podróż. i przerwę. Po przerwie będziemy latać Kinglorem.